takiego, co może akurat Recording in progress. To jest, jak to zrobiła pani Sativa Live, gdzie ona tu jest, to po prostu ty to jesteś. Dobrze, to się ceni, tą skuteczność, bo nie pozwoliłem tego nagrać przed chwilą na wsparcie, także wiecie. Ale gratuluję, naprawdę. To jest, no i to, wiesz, serducho się teraz cieszę, okej? Okay? Ale to nie ja! Nie ty, ale ty się cieszysz, także wiesz, jest bo dobrze. Poprosiłam o to, żeby nie było na mnie. Słuchajcie, kilka takich drobnych rzeczy, które chcę wam podrzucić i jedno bardzo fajne ćwiczenie, które zleciłem dzisiaj na wsparcie na dany tydzień i być może ty poczujesz się na tyle zainspirowany, żeby sobie też to ćwiczenie zrobić, ok? Ale ćwiczenie to na końcu, najpierw tak po kolei. Słuchajcie, pamiętajcie, że w każdej organizacji, jeśli ćwiczymy sport, jeśli wykonujemy jakieś aktywności zawodowe, to nasze ciało potrzebuje działać, potrzebuje rozwoju i potrzebuje odpoczynku. Kto się z tym zgadza, że czasem potrzebujemy trochę odpocząć, ok? I teraz w zależności od tego, jak my robimy network marketing, jak pracujemy sobie zespołowo, to czasem jesteśmy bliżej ludzi, czyli częściej łączymy się z innymi, częściej rozmawiamy na Zoomach albo tam na Messengerach, a czasem tak mamy, że jesteśmy skupieni tam, wiecie, sami w sobie w ogóle, nie ma czasu dla teamu, po prostu coś tam sami indywidualnie też robimy. Kto zauważył, że są takie różne czasy, ok? I teraz zaobserwuj sobie, co się dzieje z twoimi emocjami. Kiedy ty masz emocje takie bardziej wzniosłe, kiedy jesteś taki bardziej rozkochany w biznesie, kiedy to tętno, wiesz, się podnosi. I jednym z najważniejszych rzeczy, które mogę ci polecić, no to jak już to zrozumiesz, kiedy ci się to tętno podnosi, kiedy ono jest większe, kiedy ono jest jakby w bardziej właściwym aspekcie dla ciebie, to po prostu rób konkretnie tą strategię, która powoduje, że ty jesteś bardziej i lepiej przekonany, ok? Nieważne, czy wtedy, kiedy jesteś z ludźmi, a być może ty masz także właśnie wtedy, kiedy sam tam w zaciszu domowym działasz. Wybierz sobie swój schemat, który będzie powodował, żeby te emocje mieć cały czas troszkę wzniosłe. Teraz uwaga, druga ważna informacja, ok? Choćbyś miał taki wielki cel, patrz, taki, czy mi się już tu na ekranie nie mieści, widzisz, taki wysoki, choćbyś miał tak ogromny, ważny cel do realizacji w Sativa Life, w twoim własnym, prywatnym życiu. Nieważne, co to jest, czy chcesz pomóc bliskiej osobie, wyjechać, wiesz, w jakieś piękne, ciepłe kraje, cokolwiek nie chcesz zrealizować, ok? Czyli nieważne, jak ogromny będziesz miał cel. Kto z was już dziś wie, że na 100% będą trudności, które trzeba będzie przezwyciężyć? OK? To jest jedna rzecz. Dwa, kto z was już wie, że na 100% będzie moment, w którym ty będziesz powątpiewał w to, czy ten cel zrealizować, czy nie? OK? To jest normalne, moi drodzy. Czyli niezależnie od tego, jak ogromny będziesz miał cel, bo mówię o tym, żeby cele mieć większe, wtedy problemy łatwiej przezwyciężać, ok? Więc niezależnie od tego, jak on będzie duży, i tak będą momenty, kiedy będzie trudno, i tak będą momenty, kiedy będziesz powoli odrobinę wątpił. Więc po to ci jest to plemię, z którym się tu łączysz, o którym Tomasz wspomniał na samym początku, że ma ten najfajniejszy zespół, ok? Po to ci jest to plemię, po to są ci tutaj ci wszyscy ludzie, że właśnie w tym momencie, kiedy będziesz miał ty swoje indywidualne trudności albo kryzysy, cokolwiek, ok, wtedy potrzebujesz więcej tej właściwej energii, żeby skupić się na realizacji tych celów. I uwaga, świadomość, że ten moment kiedyś się pojawi, powątpienia, rozumiesz, daje ci ogromną siłę i moc, bo kiedy ten moment się pojawi, to potem myślisz, ej, to jest ten moment, o którym my słyszeliśmy na szkoleniu, to jest teraz, ok? Dobra, ja to rozumiem, to jest ten, to teraz co mogę zrobić, żeby z niego wyjść, ok? Także zaakceptuj to, że będziesz miał, tak jak w treningu, wiesz, swojego własnego ciała, będziesz miał te dni, kiedy będziesz super zadowolony, będziesz widział efekty, będziesz miał te dni, kiedy będziesz potrzebował odrobinę odpocząć, więc zaakceptuj to, że to może się wydarzyć. Najważniejsze, żeby, wiecie, pamiętać cały czas o celu, do którego my się zbliżamy i nie zmieniać tego celu na jakiś inny cel, ok? Kolejna bardzo ważna informacja, zapiszcie sobie, a zaraz dojdziemy do meritum tego, co chcę wam odpowiedzieć, ok? Ja o tym mówię często i pewnie będę wam o tym mówił tak samo za 20 lat, za 30 lat, za 50 zakładam, ok? Nasz mózg działa dualistycznie, wspominałem o tym na wsparcie. Kto z was miał kiedyś choć raz taką sytuację w życiu, że uwaga, miałeś się uczyć do jakiegoś ważnego egzaminu, nie wiem, w szkole, na studiach, gdziekolwiek.
ale, no i wiesz, że to było takie ważne, miałeś to robić, ale jednak wygrało sprzątanie domu albo mieszkania i uwaga, tak się zaangażowałeś w to sprzątanie, jak nigdy dotąd do tej pory. Kto z was miał choć raz taką sytuację, okej? Okay? Czyli zobacz, twój mózg działa dualistycznie, okej? Okay? Jak już mózg wie, że okej, okay, możesz się zaangażować w uczenie się do egzaminu, no ale możesz go też nie zdać, a może ktoś ci da ściągnąć, no to... Może się zaangażuje, ale może mi to da efekt, a może nie, okej? Okay? Ale jak posprzątasz, to ty jesteś zawsze zadowolony. To może posprzątaj, okej? Okay? Ta sama historia dzieje się, wiecie, rano. Budzisz się rano, może jeszcze nie jest rano i nigdzie się nie spieszy. Może to jest sobota, niedziela, powiedzmy. Chyba, że już robisz network dłużej, to rano może być też różne rano i to może być cały tydzień, to może być sobota, niedziela i tego wam też życzę. Okej? Okay? Budzisz się rano i tak czujesz, że część płynów trzeba już gdzieś od siebie oddać, no ale ta kodra jest taka ciepła. No i jest ten dialog w głowie. Czy już, czy może jeszcze nie? Kto choć raz doświadczył tej historii, nie? Czyli zobacz, mózg będzie wybierał to, co jest dla nas łatwiejsze, wygodniejsze, to on zawsze działa dualistycznie. Więc uwaga, bardzo ważna informacja, zapisz to sobie proszę, ok? Narysuj sobie taką kropeczkę, dwie strzałeczki, pod jedną strzałką napisz 95%, a po drugiej stronie napisz 5%. Tak wiesz, jak nasze nogi biznesowe, to jest w sumie taka sama ikonografia, ok? I tam, gdzie masz 95%, napisz sobie rozwiązanie, a tam, gdzie masz 5%, napisz sobie problem. I teraz o co mi chodzi, żebyś zwracał uwagę na to, to będzie powodowało, że albo o wiele szybciej będziesz rozwiązywał swoje trudności i problemy, albo niestety będziesz o wiele wolniej rozwiązywał problemy i trudności, czyli to jest zależne, po której stronie równania obecnie jesteś, okay? Czyli myślisz sobie, dobra, mam teraz trudny czas, no i albo zaczynasz, jesteś po pięciu stronach, czyli myślisz o tym, że to jest trudne, a będzie jeszcze trudniej, a nie wiesz, czy do tego, no, rozumiesz, czyli tworzysz te rzeczy, jesteś, to jest tylko te 5% tego czasu, ale jeśli tam jesteś, okay, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że będzie ci trudniej wykonać kolejny krok. Więc zadaj sobie takie pytanie, pod tym równaniem napiszcie sobie takie pytanie, okay? To jest pytanie, które powinno uruchamiać swoją motywację. Dzisiaj, jutro, pojutrze, popojutrze, wystarczy sobie je zadasz. Więc najlepiej naklej je na lodówkę drukowanymi literami, żebyś to widział, ok? Zadaj sobie takie pytanie. Czy ja teraz skupiam się na problemach, czy na rozwiązaniach? Ok? Czy ja skupiam się teraz na problemach, czy rozwiązaniach? I to jest naprawdę takie proste. Po prostu ty potrzebujesz być na tyle uważnym jako człowiek, ok? Kto z was choć raz trafił na kogoś, kto narzekał? Nie? Rozumiecie? Więc zobacz, startujesz swój dzień, nie wiem, jesteś w pracy może jeszcze tatowej na przykład, nie? Idziesz gdzieś do ludzi, którzy nie są najfajniejszym plemieniem, o którym wspomniał Tomasz, nie? No i jest szansa, że ten ktoś będzie w problemach i ty przychodzisz do niego i zaczyna gadać o problemach i ty wtedy myślisz, ej, czy ja się teraz skupiam na problemach, czy na rozwiązaniach? Bo może cię zarazić myśleniem o problemach. Kto choć raz w życiu, no tak jak na grypę, choć raz zachorował na wymyślanie problemów, nie? Kto choć raz, pytam, nie? Rozumiecie? Więc bądź w tym uważny, zrób sobie tego zdjęcie, przyklej to na lodówce, zapisz sobie to zdanie, czyli na pewno wszystkie osoby, którzy jako sportowcy, jako biznesmeni, jako przedsiębiorcy, jako ludzie, którzy osiągają sukcesy, jako liderzy w organizacji, których tu macie wspaniałych, cudownych i dziękuję, że są, bo gdyby ich nie było, to pewnie nie byłoby też mnie i przetarli wiele szlaków tutaj, więc to jest świetne, że to zrobili, jestem wam bardzo za to wdzięczny. W związku z czym, zobaczcie, te osoby są większość czasu w swojej głowie, większość czasu w ciągu dnia po stronie 95%. No okej, jest jakiś problem, ale ja po prostu muszę go rozwiązać. Ja go chcę rozwiązać, okej? I teraz kto z was się przyłapał na tym, szczerze, kto z was się przyłapał, że no tak, wiedział, jakie jest rozwiązanie, ale tak jakoś ciągnęło do tego, żeby gadać o tym, że to jest taki problem, że nie mogę go rozwiązać, że to jest takie trudne. Kto choć raz się przyłapał na tym, okej? Rozumiecie? To jest nasz pewnego rodzaju nawyk, tak działa nasz mózg, on nas lubi trzymać w tym, bo to jest bezpieczne dla niego, okej? I trzeba stamtąd wyjść jak najszybciej. I teraz zobaczcie, jak w takim razie o wiele szybciej rozwiązywać problemy, jak w takim razie o wiele szybciej jakby dzięki temu rozwijać się w tym biznesie. To jest naprawdę taka prosta rzecz. Zobacz, punkt pierwszy, decyzja. Punkt pierwszy jest decyzja. Musisz podjąć decyzję, że chcesz to zrobić. Tak w sobie. Powiedzieć sobie, okej, ja to zrobię. Punkt drugi, okej, to będzie takie dziwne sformułowanie, wyłączyć historię.
Punkt trzeci. Skupić się na celu. No i punkt czwarty. Zrobić wszystko, co konieczne. Punkt drugi, czyli punkt pierwszy, decyzja, ok? Punkt drugi, wyłączyć historię. Punkt trzeci, skupić się na celu. No i punkt czwarty, zrobić wszystko, co konieczne. I to jest mega prosty sposób na to, co robić, żeby się rozpędzić i w tym rozpędzeniu mieć dużo wyższe stany emocjonalne, dużo lepsze emocje, czyli bardziej wierzyć w to, że to jest możliwe, żebyśmy osiągnęli ten większy cel. Czy to ma dla Was sens? Teraz wyjaśnię Wam, o co mi chodzi w punkcie drugim. Okay? Patrzcie, jest 95% albo 5%, bo Twój mózg tam się skupia. Myślisz sobie, ty czekaj, muszę napisać do jakichś nowych ludzi, żeby ich mieć w biznesie. No i 95%, dobra, gdzie ich znajdę? Na Facebooku, okej, tu mam znajomych, okej, może zadzwonisz do tego. 5%. Kurde, ale czy ja dziś jestem w nastroju? Może sobie kawę zrobię, to idę po kawę. Wracam. Czy ja się już głodny nie robię przypadkiem? Może bym zjadł jeszcze, zanim po prostu będę... Mąż woła, co mam zrobić? No dobra, bo ja chciałem pracować. No dobra, to jeszcze to, szybko. O, telefon dzwoni. No halo, rozumiecie, o co chodzi? A potem znowu myśli, kurde, czekaj, to co ja mam powiedzieć tym ludziom, jak ja będę do nich pisać, nie? Teraz jakieś tam nowe czwórki, czy jak to było? Rozumiecie, o co chodzi? Czyli właśnie to jest z jednej strony bycie w szukaniu rozwiązań, okej, to jest zupełnie inna energetyka w ciele, kto się z tym zgodzi, nie? A teraz bycie w 5% tych innych, to jest zupełnie inna energetyka w ciele. Masz inną energię, garbią się barki, ciało się garbi. Człowiek się zastanawia, czy się do tego nadaje, czy sobie poradzi. Mózg, żeby to zdekodować, wprowadza te stany lęku w ciało. I my tak prosimy, żeby on wprowadził ten lęk, to on wprowadza, czy mi się to uda w życiu, czy mi się nie uda. Okay? I to nas zatrzymuje. Ta historia, teraz jaka historia? Kurczę, no bo ja już kiedyś dzwoniłem i mi się nie udało. A jak dzisiaj będzie znowu taki dzień, że ja będę dzwonił i to mi się dzisiaj nie będzie udawać, to może jutro będę dzwonił. Kto z Was choć raz przyłapał się, że taka historia się dzieje w głowie? Okej? I teraz zobacz. Rzucam Ci wyzwanie. Na 7 najbliższych dni wyłączaj historię. Wyłączaj historię. Przynajmniej nie wiem, jak jest poprawnie po polsku, ale wiecie, o co mi chodzi. Wyłącz historię, czyli zobacz, skoro masz jakiś cel i Twoim celem w tym tygodniu jest na przykład, nie wiem, skontaktować się, pokazać setiwę, nie wiem, 10, 15, a może 50 osobom, nie wiem. Jeśli masz taki cel, ok, to i podejmujesz decyzję, że chcesz go zrealizować. Kto z Was ma cele i chciałby je realizować, ok? To skoro masz taki cel, podejmujesz decyzję, że chcesz zrealizować, to teraz w punkcie drugim będziesz myślał o tym, jak to robić, nie robić, czy to dobre, czy niedobre, czy się wyjdzie, czy nie wyjdzie. Ej, na 7 dni, rozumiesz? Wyłącz historię w swojej głowie. Po prostu zrób kolejny krok, czyli skupienie na celu, to znaczy, że działaj, po prostu. I nieważne, czy to będzie wymagało pisania do ludzi, nieważne, czy to będzie wymagało nowego pisania, czy się okaże, że ty masz czas dopiero o 12 w nocy do kogoś zapisać i wiesz, myślenie historią, kurczę, 12 w nocy, czy to jest dobra pora, nie? Słuchajcie, to jest normalne, że mamy takie myśli, ale wyzwanie na 7 dni jest wyłącz te myśli, po prostu wyłącz tą historię, od razu przejść do celu, czyli do realizacji i do działania, okej? Okay? Czemu ci rzucam takie wyzwanie na 7 dni? Bo jestem przekonany, że jak to zrobisz przez 7 dni, to za 7 dni się okaże, że dużo szybciej realizujesz wszystkie rzeczy, które sobie zaplanowałeś, żeby założyć. Czyli nie wiem, jak to robić, ja to po prostu robię. Czy to ma sens? Bo myślenie o tym często jakby daje nam te negatywne emocje, a one nas trzymają w tym, że my czegoś nie robimy. Proste. Więc uwaga, też się zastanawiałem, czy wysłanie do kogoś wiadomości o 5 rano jest okej, okay, ale pomyślałem sobie, hej, on przeczyta to później, a jeśli przeczyta to teraz, to ma właśnie lekcję, żeby wyciszyć telefon na noc, bo ja już o 5 nie śpię, więc ja będę pisał o 5. Rozumiemy? Być może ktoś mi napisze, co ty nie masz co robić o 5 i już będziemy mieli temat do rozmowy. Nie, wiesz co, mnie dzieci budzą o 4:30, także ja już o 5 to mam już gruby dzień. Okej? Okay? Czyli zobaczcie znowu, skupiasz się na rozwiązaniach, czy na trudności i na problemie. Bo w jednym i w drugim przypadku jakaś chemia będzie się działa w twojej głowie, która potem się działa w twoim ciele, ale te dwie rzeczy dadzą po prostu totalnie odmienne rozwiązanie. Więc, moi drodzy, skupcie się na sobie, macie jakiś inny team, inne teamy rosną, nie rosną, nieważne. Skupcie się na sobie, ok?
i zadajcie sobie pytanie, jaki ja mam cel, jaki ja mam cel indywidualnie, bo każdy z was tutaj, jak jest w tej grupie, jako kto chce zrobić satiwę, to ma w tym jakiś cel. Ktoś chce się zwolnić z pracy, ktoś chce szybciej spłacić kredyt za dom, ktoś chce zbudować dom, odłożyć te pieniądze, ktoś inny chce wyjechać gdzieś, ok? Więc jaki ty masz cel? To jest jakby rzecz, którą ci podpowiadam, bo mogę się założyć, że czasem zapominamy o tym celu, jeśli ten cel nie jest, wiecie co, zrobiony, zapisany na kartce, nie? Musi być, najlepiej jeszcze ze zdjęciem i tak dalej. Czyli uwaga, wyzwanie jest takie. Kto z was przyjmuje wyzwanie na 7 dni, żeby wyłączać historię? Tylko pomyśl o tym, wiesz co chodzi. Zaczniesz kombinować w głowie, ej, czekaj, miałem wyłączyć historię. Nie, to ja po prostu robię. Nie wiem, najwyżej będzie śmiesznie, dzwonię. Rozumiecie? Zrób tą aktywność, wyłącz historię, wyłącz historię, wyłącz historię. Skup się tylko i wyłącznie na rozwiązaniu, czyli to, co robicie teraz, bo tutaj wymyślacie, co robić, żeby było lepiej. Okay? Patrzcie. Coś się dzieje, kurczę, rejestracja nie działa, tam w CRM-ie się psują jakieś rzeczy, wdrażacie nowy kraj, a tam są wyzwania, ok? No dobra, mogę skupiać na tym energię, że to mi utrudnia i tak dalej, nie? Ale powiedzcie mi, kochani, ok? Powiedzcie mi, czy kiedyś dawno, dawno temu, jak była firma na przykład Amway, nie? Znaczy chyba dalej są, ale tak dawno temu, wiesz, to mieli wtedy jakieś CRM-y? I takie CRM, wiecie co, na kasetach się pewnie zapisywały, więc ludzi na kartkach wpisywali, tak? Rozumiecie o co chodzi, więc skup się na rozwiązaniu, co możesz zrobić, okej, CRM nie działa, coś ci utrudnia działanie, dobra, co mogę zrobić, teraz to rozpiszę w swoim własnym Excelu, wiesz. Ja będę ich dzwonił, mówił, ej, to ty tu wpłać, bla, 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 a potem to jakoś uzupełnimy, nie? Rozumiesz, niech się firma martwi, później się będą martwić. Czyli o to mi chodzi, skup się po prostu na rozwiązaniu, bo myślenie o problemie, ale nie myślenie, jak go rozwiązać, będzie powodowało tworzenie się tej historii, a ta historia będzie powodowała negatywny nawyk. Czy to ma sens dla was, kochani? Ok? To poradzę wam jeszcze ostatnią rzecz i uciekam. Was zostawiam z mega liderami, mistrzami, którzy po prostu zrobią te spotkanie z wami coraz lepiej ode mnie. Patrzcie, ja nie pokażę wam, co to jest. To jest takie coś, no, patrzcie, widzicie? Tak, tak, żebyście nie widzieli. A to jest mój plan tygodnia, rozumiecie? I tu są kolory, ok? No bo jak wiecie, ja i działam terapeutycznie i szkoleniowo, no i chcę budować biznes, no muszę to robić, to ja muszę wiedzieć, kiedy to się w ogóle dzieje, kiedy mam przestrzenie na gadanie z ludźmi, dlaczego do niektórych odpisuję o 5 rano. I teraz wam powiem, jakie są te kolory. Na przykład zobaczcie 7:48, nawet wam to pokażę, powinno być widać chyba widać coś, nie? 7:48, słuchajcie, ja tu mam na czerwono. Wiecie czemu? Bo odwożę wtedy dzieci do szkoły, przedszkoli, więc nie mogę dzwonić, nie mogę pisać, nie mogę gadać, bo mogę spowodować wypadek. Więc jest na czerwono. Wtedy na pewno nie mogę robić Sativa Live. Wtedy na pewno nie mogę odpisywać do klientów. Wtedy na pewno nie mogę do nikogo dzwonić. No ale chwilę później jest już na zielono. Jest dolar zaznaczony. Nie wiem, czy widzicie dolary. Widzicie dolary? Widzicie? Nie? Widać. Bo mi się kojarzą dobrze. To zaznaczyłem tak, żeby mi się dobrze kojarzyło, wiecie? Żeby emocje od razu się budziły, ok? I jest tu dokładna przestrzeń, w której ja wiem, że mogę tą konkretną przestrzeń na maksa wykorzystać zawodowo, biznesowo. Rozumiemy? Potem na przykład mam trochę na żółto, bo na żółto to mam, no tak, że w sumie na przykład już są dzieciaki, no ale może mogę wtedy napisać SMS, może, że mogę zrobić telefon, może mogę odpisać do kogoś na Messenger. Okay. Potem mam znowu czerwony czas, bo się usypiałem, potem mam wszystko na zielono, bo mogę znowu działać, rozumiecie? I teraz zobacz, kto z was czasem w życiu czuje, że jest zabiegany, zagoniony i tak dalej? Okay. Kto z was przyłapał się na tym, że chcieliście zacząć działać dzisiaj w Sativie i uruchamiacie to całe myślenie, kurczę, czekaj, to do kogo mam napisać, do kogo mam, co ja mam zrobić? Kto z was choć raz miał tak? Po co obciążacie swój mózg? Okay. Jeśli robisz tą rzecz, o której przed chwilą powiedziałem, to znaczy, że na pewno nie masz napisanego na kartce tych rzeczy swoich, nie wiesz, jaki jest twój cel. Dwa, nie masz na pewno tego zrobionego i trzy, nie masz listy. Bo gdybyś miał listę i miałbyś to i wiedziałbyś, jaki jest twój cel i wziąłbyś sobie wyzwanie na 7 dni, odłącz historię, okej, no to byś wiedział, że jak jutro jest godzina, powiedzmy, czy jutro mam co? Piątek mamy, ok? Jutro, 8 rano, mogę dzwonić. Ok, teraz gdzie dzwonić? Czekaj, biorę listę. A, tu miałem dzwonić. A dlaczego ja to w ogóle miałem robić? A, bo ja mam taki cel do osiągnięcia. Dobra, no to dzwonię. I dzwonię. To jest takie łatwe.
Kto z Was nie narysował sobie jeszcze najbardziej efektywnego swojego możliwego tygodnia? Kto nie ma takiego rysunku? Okay? To sobie zróbcie. To jest mega proste narzędzie, które może Wam na maksa uprościć Wasze działanie. Dlatego, że ludzie bardzo często myślą o działaniu, a nie wykonują tego działania, bo muszą się nad nim zastanowić. Więc po prostu zastanów się raz, porządnie, konkretnie. Rozrysuj, rozpisz, jakby to było u Ciebie, ok? A potem działaj. I wiecie, co jest jeszcze najlepsze, w takim planie? Ok? Że patrzcie, na przykład ktoś z Was, nie wiem, pracuje na etacie i sobie zaznaczy, że od 16 ma tą zieloną przestrzeń z dolarami, nie? Czy tam może masz jakoś inaczej? To najlepsze jest to, że zobacz, na zielono, to znaczy, że dzwonię, wysyłam filmy, no i domykam rejestrację na przykład, tak? Tak mam tu na zielono napisane, że to mogę robić w czasie zielonym takim, nie? No to patrzcie, tam nie jest napisane, że ja mogę wtedy myśleć, czy to robić, czy nie robić. Nie mam tu napisane, że ja się tu będę powątpiewał i zastanawiał. Wiecie, tego nie ma tu w tym kalendarzu. Tutaj nie ma. W tym kalendarzu jest, że mam dzwonić. Czekaj, no to dzwonię. A do kogo? Aha, a listę miałem. No tak, dzwonię do tego z listy. Czy to, moi drodzy, jest proste? Daje się bardzo. Mówiłem o tym w ogóle dzisiaj na wsparcie. Jakbyśmy wymyślili, wiecie, wodę kwantową, zegarki kwantowe i wpadli na pomysł, że taki biznesik na boku przy statywie to zrobimy, nie? To byśmy się musieli zastanowić nad reklamą, marketingiem. Może by zadziałało, a może nie. Może by to rynek kupił, a może by nie kupował, żeby nie rozumiał tego, co my tam mówimy, nie? Ale w network marketingu, gdzie wiecie, że jest jakby duży temat CBD, który się rozwija, wiecie, że network działa i wiecie, że tu ludzie mają wynik, to jest tylko kwestia próby. To jakby to, czy to zadziała, czy nie zadziała, znika po prostu. Tutaj nie ma tej przestrzeni. To się musi stać, ale stanie się, jak zrobisz próbę. A czemu nie robisz próby wystarczającej? Bo włącza się historia, myślenie, zastanawianie się. Albo mi kiedyś nie wyszło, albo ja tu bla, bla, bla. A czy mi teraz się uda, czy nie uda? A co ja będę robił, jak ja osiągnę ten cel? Człowieku, jaki masz cel? Jaka jest rutyna, żeby ten cel osiągnąć? To jest naprawdę takie na maksa, moi drodzy, proste. Ostatnie pytanie. Bo czy to ma sens? To ja jestem przekonany, że ma. Zróbcie sobie, będzie wam 100 razy łatwiej. Nie obciążajcie tak mózgu, niech on myśli o innych rzeczach. Okay? Ostatnie pytanie mam do was. Tylko szczere pytanie, szczera odpowiedź. Mam umowę? Mam umowę? Oczywiście. Oczywiście to pytanie zadziała tylko do części z was, bo część z was już jest w innej przestrzeni trochę życiowo-mentalnej i to jest okej. Okay. To zadziała na tylko część. Kto z was, gdyby się zatrudnił na etat w Sativa Life, okej, okay, czyli wiesz, miałbyś szefa, miałby cię rozliczyć w tygodniu z ilości wysłanych filmów, zadzwonionych i takie tam, nie? Czyli miałbyś tu etat taki, że no zarabiasz tam jakąś kasę, nie? I mikroprowizję, nie taką, jaka jest, nie? Mikro taką jakąś tam. No ale jest ten szef, który ci będzie rozliczał. To kto z was szczerze wie, że no cholera jasna byłby trochę bardziej efektywny? Zmycie? Beata, ja to mi się podoba, okulary tutaj, tak, tylko jeden paluszek. Może ja, ale może trochę poprawię w ogóle. Nie, wiem, to było świetne, to było super. Więc zobacz. To oznacza, że możesz być o wiele bardziej efektywny, okej? Okay? Tylko potrzebujesz na 2-3 miesiące stać się swoim własnym szefem. Po prostu zrób sobie etat w network marketingu. Przez 2-3 miesiące. Takie wyzwanie. Rzucam ci drugie. Może ktoś z was to weźmie. A ostatnia rzecz, którą wam powiem już na pewno i uciekam, ok? To moi drodzy, to niech wasi wspaniali tutaj liderzy z wami wyznaczą jakiś cel grupowy, który jak osiągniecie, to zrobicie coś fajnego. Na przykład spotykać się na kręglach, ok? Każdy sobie sam za kręgle płaci, a po prostu macie tą możliwość, że się łapiecie w jakimś miejscu. No może macie jakąś zrzutkę na, nie wiem, na kawę albo herbatę zieloną, rozumiecie, nie wiem. Wyznaczcie sobie jakiś cel, że jeśli uda wam się grupowo osiągnąć jakiś cel, nie wiem, w miesiącu, w 2, w 3 miesiące, okay, w kwartale, to że wy się tam za 3 miesiące jakoś nagrodzicie jakimś wspólnym, fajnym spotkaniem. Kto z was woli się oglądać nie tylko online? Jeszcze się tak nie ugrywał. Okej? Okay? No to moi drodzy, okej? Okay? Podrzucam wam, nagrodźcie się w ten sposób. Czyli ważne rzeczy z dzisiaj. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś po 5 czy po 95% skupiając się na rozwiązaniu. 2. Na 7 dni porzuć historię, po prostu skup się na tym, co jest do zrobienia. 3. Polecam ci zrobić sobie, wiesz, idealny taki tydzień,
A4 wypisać sobie cele, które masz. I jak będziesz to miał, a potem jeszcze, wiesz, zrobisz sobie zdjęcia tego wszystkiego w telefonie, żebyś to miał wszędzie, nie tylko tam, jak jest siedzisz przy kartce, ale gdziekolwiek nie jesteś, ten telefon masz, ten telefon nie masz, to już sprawdzasz. Czekaj, co ja mam teraz robić? Nie, nie, teraz nie mogę z tobą gadać, karkoszka, bo ja teraz dzwonię, rekrutuję nowych, a ty jesteś stary, bo ja cię znam, to dzwonię do nowych. I takiego podejścia, moi drodzy, wam serdecznie życzę. Piotr, tyle z mojej strony. Dziękujemy ślicznie. Kochani, jakieś pytania do Piotra, póki jeszcze nam nie uciekł? Macie? Możecie pytać. Tylko bez narzekania. Pytania do Piotra. Ale wykorzystajcie go. Bo nie da się. Właśnie, nie ma chętnych. To ja mam takie pytanie, może pierwszy. Ktoś mnie dzisiaj albo wczoraj zainspirował na jakimś Zoomie. I do tego, co powiedziałeś, mi to bardzo pasuje. A co byście powiedzieli, bo ja też twierdzę, że jakbyśmy mieli swoich szefów, znaczy w sumie mamy, ale często jesteśmy, znaczy my to jesteśmy swoimi szefami, to jest bardzo ciężkie w MLM-ie, moim zdaniem, jedna z takich trudniejszych spraw, a może byście sobie tych szefów pozatrudniali. Ja mam taką propozycję, bardzo fajnie do zduplikowania. Oczywiście ci, co pracują najciężej, mieliby najwięcej pracy, ale uwaga, jakbyście byli szefami dla swojej pierwszej linii. Wiecie, o czym super myślę? Pomysł. Byście byli szefami dla swojej pierwszej linii. Słyszeliście, co Piotr powiedział o zatrudnieniu w Sativa Life? Żeby sobie zrobić etat na 2-3 miesiące. No nie wiem, można zakontraktować tą pracę, bo może ktoś nie wytrzyma 3 miesiące okresu próbnego i będzie dyscyplinarka. Trzymiesięczny staż. Dobry pomysł, dobry. Ale wiecie, co mam na myśli? Motywuje, zmobilizuje. Pierwszą linię. Swoje szefostwo i w dół. Ewentualnie można zrobić tutaj, jak to się nazywa w Anglii, supervisora jeszcze i ewentualnie supervisor może zadzwonić w dół i sprawdzić, czy twój visor działa, czyli tam twój kierownik. Co wy na to? O, chyba nie ma chętnych. Dobre. Dobre, bardzo dobre. Patrzcie. Chociaż ja na pół na etatu. Ja wam podpowiem taką rzecz. Ja wam jeszcze podpowiem z tym taką rzecz. Świetny pomysł Tomasza. Dodajcie sobie coś takiego, że ten szef to jest wasz indywidualny trener personalny, biznesowy. No tak. Czyli jeśli moim szefem jest Marzena, to przecież ona dba o to, żebym ja sam robił wynik. Ten wynik jest dla mnie ważny. Nieważne, że Marzena chce, żebym ja... To chodzi o mnie, rozumiecie? Więc pomyśl sobie, czy to nie jest fajne zatrudnić się na etacie, na te 2-3 miesiące tam, jak ustacie sobie to indywidualnie, ale żeby pamiętać o tym, że ten ktoś... To jest, wiecie, taki ratownik, nie? Jak w Baywatchu, wiecie o co ci. On biegnie i mówi, ej Piotr, dzwoń. Nie, dzwonić miałem teraz, okej. Okay. Żebyście sobie popatrzyli na to przez pryzmat, że ten ktoś dba o ciebie. Po prostu ten ktoś pomaga tobie, żebyś ty pomagał o sobie. Co myślicie? To jest dobry pomysł. Dobierzcie się jakoś. Ja mam jeszcze, trudniejszy, Ja lubię utrudniać rzeczy, kurczę, to dzisiaj może nie ja będę... Ale wiecie co, może to nie szef by dzwonił do was, co? To wy do szefa. Wy do szefa. I wtedy będzie wiadomo, kto chce pracować, a kto chce mieć staż, a kto chce być zwolniony po pierwszym tygodniu. Aha, no tak. To jeszcze system nagród, stwórzmy. Tak, nagród. Jeszcze nic nie zarobiliśmy, jak chcecie wydawać pieniądze. No, typ no chyba nie kary. Ale kto mówi o pieniądzach? Kto mówi o pieniądzach? No, nagrodami mogą być różne rzeczy. Uścisk prezesa. O. Nie no, żartuję, ale coś można... Zrobię z wami jeszcze jedną rzecz. Kochani, zrobię z wami jedną rzecz i wrócicie do tego, żeby to przerobić, okej? Okay? Robiliśmy to na wsparcie, ale okej, okay, jak jeszcze tutaj jest przestrzeń odrobinę, to zróbmy jeszcze jedną rzecz. Patrzcie, każdy z was chce zrobić Sativa Live, bo ma jakąś swoją interpretację. Na przykład na wcześniejszej grupie ktoś powiedział, a ja bym tam chciała zarabiać 20 tysięcy, ktoś inny powiedział, że chciałby się na przykład tam z etatu zwolnić i tak dalej. No to żeby się mógł dzwonić, to potrzebuje zarabiać 8. Rozumiecie? Ktoś inny powiedział, że chce dom szybciej wykończyć. Każdy ma swój cel. Czyli to jest twój, czyli być może twoim celem są samoloty, helikoptery, może, ale pewnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że może on jest inny. Na przykład chcesz wykończyć dom. Albo właśnie chcesz spłacić kredyt, jeszcze dzieciakom kupić dom, więc na to potrzebujesz tyle. I gdyby to się udało zrobić, Sativa byłoby super. Kto z was ma taki swój indywidualny cel, taki ważny, ok? To jest cel ważny, który jest w jakiś sposób odległy, rozumiecie? No bo jego się nie da zrobić w jeden miesiąc. Kto się z tym zgadza? Pewnie byłoby wymagający, ok? Ale jest taki wcześniejszy cel,
jest taki pierwszy cel, czyli no dobra, chcę mieć tamte 20, ok, ale gdybym dziś zarobił, no powiedzmy miesięcznie tyle a tyle, no to, to wiesz, to byłbym taki bardziej przekonany. Już by mi było milej, lżej, nie wiem, ugruntowałbym się, byłoby fajniej, ok? I to jest każdego indywidualna kwota. Czyli zadajcie teraz pytanie i proszę cię, napisz je w czacie, ok, żebyśmy się tu zaangażowali wszyscy. Jaki jest taki twój pierwszy cel? Czyli nie mówimy o tym super wzniosłym, to nie jest tamte, wiesz, miliony i tak dalej. Nie, nie. Jaki jest taki twój cel, ok, że gdybyś go regularnie teraz zaczął dostawać i byś czuł, że on jest taki pewny, no to by ci było dużo prościej. Dużo prościej, bo byś wierzył, że się może dzwonić z tatu szybko. Dużo prościej, bo by cię to jakoś odciążyło. Dużo prościej, bo ratę kredytu masz zapłaconą, rozumiesz? Nieważne, jaka to jest kwota, bo to chodzi o twoją kwotę, wiesz. To chodzi o twoją indywidualnie. Dawajcie, jaka to jest kwota dla was? Piszcie w czacie. 4000. I zwalniam się z tatu, jestem niezależny. Macie kontrakt tutaj z Moniką Haruży. Ja obiecałem już Monice, że będę czołgu, z czołgu ten jest strzelał, jak ona tego nie zrobi jutro, tak po prostu, więc super. Dana, dziękuję. 3000, 5000, 50 tysięcy, dobra, rozumiem. 3000, 3,5, 30 tysięcy, fajnie. Piszcie. Jaki jest ten wasz taki pierwszy cel? Że jest ten pierwszy cel i ty czujesz, że jest naprawdę, jest okej, okay, że to jest jakaś zmiana, że się dzieje i tak dalej, okej? Okay? Miesięcznie 10 tysięcy, świetnie. Dawajcie dalej. 20, 10, 10 tysięcy euro, Teresa, świetnie. I to jest, Teresa, tylko szczere pytanie, to jest naprawdę pierwszy cel? Czyli jak zarobisz 10 tysięcy złotych, to jesteś no niezadowolony, no. Siedzisz w domu, myślisz, nie, no ten cekar, koszka, ten team w ogóle, ta satiwa, 10 koła dorobiłam, w ogóle nie chcę mi się nic robić. To tak jest, czy jednak mogłabyś mieć trochę mniejszą tą kwotę? Mogłaby być mniejsza. To dawaj, to weź ją zminimalizuj, dobra, z tych 10 tysięcy euro. Nie mówię, że to jest dużo czy mało, albo że źle, albo dobrze, ale weź ją zminimalizuj do takiej naprawdę, że gdyby ona się pojawiała teraz regularnie, myślisz, kurde, to była dobra decyzja, my zaczynamy działać. Ja widzę, że my zaczynamy działać, ja widzę efekt, ok? Weź napisz taką kwotę, zastanów się, jaka to kwota dla ciebie jest, ok? Ja mam dwa pytania do tego, co tutaj osoby piszą, co my piszemy w ogóle. Dawaj. Po pierwsze właśnie ta, myślę, że ty do tego dążysz, że ta kwota, jeżeli jest oczywiście no, wymarzona na przykład, ale jeżeli jest bardzo wysoka, czy zdajemy sobie sprawę, co, jaką pracę trzeba w to włożyć i czy ona nas nie zniechęci, bo będzie nam ciężko ją osiągnąć, to po pierwsze, czy taki zawyżony cel nie jest też minusem, tak się zastanawiam. A druga właśnie, no powiązana właśnie, czy wtedy czy nie trzeba byłoby sobie rozpisać to, ciężką pracę trzeba wykonać, bo na przykład no, każdy chciałby zarabiać od 3, powiedzmy, to widziałem, czy od 2000 do 50 tysięcy, no i załóżmy, no, a czemu nie wszyscy 50 tysięcy, no ale też w tym kierunku myślę, nie? Że jeżeli ktoś sobie, jeżeli byśmy wszyscy napisali 50 tysięcy, no to ktoś by za tydzień zrezygnował, no bo nie zarobił, powiedzmy, tam nie wiem, miesiąca i powie, no to jest nierealne, to w ogóle nie ma sensu, nie? Lubię tych liderów, wiecie, bo człowiek tutaj tworzy jakiś content, nie? Z liderami to jest zawsze tak, że wy jesteście na stronie numer 3, oni są już na stronie 6. No i wtedy wiesz, że jesteś we właściwym miejscu i czasie, ok? Bo właśnie w kolejnym kroku... Jest okej, wiesz, to właśnie wiesz, to mi się podoba. Zobaczcie, macie tutaj konkretne kwoty podane, niektórzy zresztą niektórzy mają trochę liczba, komuś się właśnie odkurza włączył, zasysa te pieniądze już. I teraz zobaczcie, są tu różne te kwoty, ok? I to, co możecie zrobić z waszymi liderami, to, co możecie zrobić indywidualnie później, to zastanowić się, co się musi wydarzyć, żebym ja zarobił 2000 zł, bo to mam napisane 2000 zł. Co się musi wydarzyć, żebym ja zarobił 3000 zł? Ktoś to ma napisane 5000. Żebym ja zarobił 5000, to muszę zarejestrować x ludzi albo pomóc dwóm, trzem liderom zrobić się szybko, albo pięciu liderom zrobić się wolno. Jeszcze mi zostanie. Rozumiecie, o co chodzi? Żebym ja zarobił taką kwotę z dużym tam naddatkiem i tak dalej. Czyli czy ja w ogóle rozumiem, jeśli ja chcę taką kwotę, to czy ja rozumiem, co się w planie kariery muszę zadarzyć? Okej?
No i być może możecie sobie tu zrobić takie wariacje, że a zrobić to, to wtedy tyle, a zrobić to, to wtedy, żeby to było szybko. Żeby to było szybko, bo to jest możliwe, realne, gdybyśmy się zaangażowali trochę mocniej, nie? Wiadomo, ktoś tu chce 20 tysięcy, no to pewnie będzie chwilę dłużej tworzył, no ale realnie, jeśli ktoś chce 2, 3, 5 tysięcy, to realnie to jest na wyciągnięcie ręki już w przyszłym miesiącu. Ktoś z tym zgadza. Okay? I teraz czemu to jest takie ważne, żebyś ty jak najszybciej osiągnął ten cel? Bo te 150 tysięcy, te 50 tysięcy, o których wspomniał Tomasz, mogą się wydawać takie, wiesz, tam gdzieś dalekie, ale jeśli zrealizujesz 5, a jeszcze nie zrealizowałeś, no to kto z was uważa, że bardziej uwierzy, że to już jest coraz bliższe i bardziej możliwe, okej? Okay? Czyli tu chodzi o ten taki pierwszy krok, udowodnij sobie, że to jest możliwe. Ktoś z was to ma 10 tysięcy, ktoś z was ma 30 tysięcy, no to okej, to róbcie sobie plan na 30 tysięcy. Kiedy to się może najszybciej wydarzyć? Z pomocą innych ludzi, po prostu, okej? Okay? Czyli z jednej strony, co się ma wydarzyć, jakie są opcje w planie kariery, a z drugiej strony, patrzcie. Pokażemy się. Okej? Okay? Patrzcie. Cześć, witam was. I ostatnia rzecz, to co ja muszę w każdym tygodniu zrobić, żeby się do tego przybliżyć? I to jest takie łatwe. Co ja muszę w każdym tygodniu zrobić? I to się nazywa higiena w biznesie. Jak ja chcę osiągnąć to i to, to ja muszę w każdym tygodniu, nie wiem, zarejestrować, zmotywować zespół do zarejestrowania takiej i takiej ilości klientów albo ludzi. Czy to ma sens? OK? Czyli zobacz, jeśli mamy tutaj Renatę, mamy tutaj Izabelę, no różne osoby mamy tutaj, OK? Jeśli macie te kwoty, to po spotkaniu ze mną i po waszym w ogólnym spotkaniu od razu tam, wiesz, wiadomość, Tomasz, wiadomość Marzena, ej, bo ja tu muszę te 3 tysiące przy miesiącu zrobić, nie? Karkuszka tam gadał, ja już chcę zrobić, to co mam zrobić? Już oddzielam historię, ja w ogóle już robię teraz, tylko peca. Rozumiecie? Ustalcie sobie te rzeczy, bo to jest naprawdę mega łatwe, proste na wyciągnięcie wręcz ręki. Kto wchodzi w deala? No bo możecie te 5 tysięcy, czy 10, czy 15 zarabiać cały rok, no ale to po co? Zróbcie to po prostu szybciej, ok? Zróbcie sobie przez miesiąc, dwa albo trzy etat w biznesie, po prostu. Pamiętajcie, to jest tylko skala liczb. Więc odrzucam takie kilka rozkmin na dziś. I teraz uwaga. A jeśli sobie teraz pomyślałaś, kurczę, no ale jak to tam dzwonić, pisać do ludzi codziennie albo co tydzień, naprawdę, aż tyle rzeczy, no to wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy ty naprawdę masz ten długoterminowy cel? Bo może go nie masz, a tu tak jesteś, to świetne osoby tu są, no to tak też chciałeś posiedzieć trochę, rozumiesz? I to jest okej, okay, to jest okej. Okay. No, ale jeśli byś chciał takiej zmiany i transformacji, chciałbyś zarabiać więcej, no to trzeba tą decyzję w sobie podjąć, to znaczy, że trzeba mieć ten cel. Szczere pytanie, szczera odpowiedź, dobra? Mam umowę? Kto z was nie zapisał tego swojego wymarzonego celu na kartce jeszcze? Kto nie zapisał? Dawajcie. Ja wiem, że tam jesteście. Okej. Okay. Rozumiecie? Nie obciążajcie sobie tak mózgu. Zróbcie tak, żeby wam było łatwiej. Po prostu zapisz sobie, narysuj, podkreśl, nie wiem, dolary napisz, euro, co tam chcesz, walutę sobie zmieniał. Zrób tak po prostu, żebyś, wiesz, mógł mniej myśleć, a żebyś mógł po prostu bardziej jak maszyna działać. Idealny tydzień, cel, jaki ty masz w ogóle osiągnąć. Lista, plan. Jakie są opcje, tak, dokładnie, nie? Jakie są opcje, żebyś ty jak najszybciej to zrobił i tyle. Plus nagroda. Oczywiście, no to przecież. Ja ci powiem, jaka będzie nagroda. Patrz, jak ktoś ja zarobi 5 tysięcy, a potem zarobi 5 tysięcy, a potem zarobi 10 tysięcy, a potem 20 tysięcy, to powiem ci, co się wydarzy. Pomyśli sobie, kurczę, kawał roboty zrobiłem, mam fajnych, dużo nowych znajomych, pomogłem tylu ludziom, wow, ale się dzieje, po prostu biznes się rozwija. Kurczę, to ja już planuję wakacje i ktoś przede wszystkim będzie miał 100 razy lepszy nastrój, a jak będzie miał lepszy nastrój, to będzie zdrowszy, wszystko się zmieni na plus. To będzie nagroda, największa.
A może jeszcze poza tymi kręglami, nie? Bo kręgle mogą gdzieś w jakiś... Właśnie to miałam na myśli, że będzie można przytulić karkoszkę albo pana Lisowskiego. Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest wpisane w to są fajne już. Rzeczy, to jest wpisane w ten sukces. To jest wpisane w ten temat. Jestem tego warta. Więc moi drodzy, to są fundamentalne rzeczy, ale te fundamentalne rzeczy my po prostu czasem pomijamy, bo wiecie, jak to jest. Jakbyśmy tu musieli wyjąć po 100 tysięcy, nie? I każdy by wyjął te 100 tysięcy na stół, żeby zainwestować w Steven. Żeby działać w Steven, musisz najpierw kupić olejków za 100 tysięcy złotych, rozumiesz? To jest. Jakbyście to zrobili, tak? Wyobraźcie sobie, jaka by była różnica na tym spotkaniu, tak? Jeśli byście nie mieli zwrotu z inwestycji, który was zadowala, nie? To ja wam powiem, jakby to wyglądało. Marzena i Tomasz by się nie odzywali. To byście pytali, co jest grand z tym biznesem? Czemu ja jeszcze nie zarabiam 50 koła miesięcznie? To wy byście byli tutaj najbardziej aktywni, rozumiecie? Ale ponieważ mamy takie mikro wejście i tak naprawdę ta kwota to jest po prostu zdrowie nasze, to te role się odwracają, okej? Okay? Więc ty pomyśl sobie, że ty zaangażowałeś te 100 albo 50 tysięcy, albo nawet i więcej. Czy zaangażowałeś? Okej? Kto z was wyciąga jakieś wartościowe rzeczy dla siebie? Ej, zobaczcie. Rutyna. Mając takie małe dzieci, te wszystkie rzeczy, które studiujemy, jak ja nie miał rutyny, to nie, żebym osiwiał, po prostu włosy by mi wypadły. Kiedyś może wypadną, ale wiecie, trochę wolniej. Potrzebujecie znać swoją rutynę. Kto z was czasem jest zabiegany? Komu czasem obowiązki wybijają z głowy robienie biznesu? Komu czasem szef komplikuje życie? Kto z was tak miał, że w domu się czasem komplikuje i mieliście coś robić, ale dzisiaj nie zdążycie? Okej? Okay? Rozumiesz? Ty potrzebujesz wiedzieć, kiedy jest jaka przestrzeń, na co i musisz wiedzieć, jaka jest twoja rutyna, żeby nie potrzebować jej wymyślać, tylko po prostu działać jak maszyna. O, i nawet się zrymowało. Tak, systematyczną pracą dojdzie się do celu. Zgadzam się w 100%, ok? Więc wyznacz sobie swoją systematyczną, taka jak dla ciebie na ten moment życia, w którym jesteś, z twoją dostępnością czasu, jest jak najbardziej możliwa i realna, żeby te kroki codziennie wykonywać po prostu, bo wtedy jest przekonanie do sukcesu, ok? Ok. I pamiętajcie, będą gorsze dni i w gorszych dniach, ok, co ja miałem robić? Ja miałem dzwonić. Dobra, to ja będę teraz zdyscyplinowany. Ja dzwonię, bo ja się chcę nauczyć tej dyscypliny w życiu. Bo miałem dzwonić. Do kogo dzwonić? Mam w planie, że mam dzwonić. To dzwonię, bo teraz nie mogę marudzić. Marudzić mogę dopiero... O 5 rano też? O 21. To wtedy pisz do ludzi. Będziesz ich uczyć, żeby wyciszali telefon na noc. Ja wyciszam o 22. No widzisz. Z automatu. Dzisiaj też nauczą. Także wiesz, to się po prostu tak naturalnie wydarzy. Mam tylko pięć osób zakodowane, które mogą się po 22 do mnie dodzwonić. Ja tu już dostaję zdjęcia z rysunkami, także to zaangażowanie mi się podoba. Nie powiem od kogo, ale już są. Dobrze. Niech się dzieje. Będziemy robić jak prognozy wyborcze te słupki na kolorowo. Moi drodzy, co was powstrzymuje? Dawajcie. Co was powstrzymuje? W działaniu. Realnie, co was powstrzymuje? Jaka jest ta historia? Ja cię pytam, czy ty działasz na swoje 100%, to mówisz nie, dlatego że co cię powstrzymuje? Jakiś ochotnik się przyda. Niska, niska świadomość ludzi o tym, co dają olejki. Nadal trzeba ich edukować. Czyli jacyś ludzie mają niską świadomość i ja muszę to budować i to mi utrudnia w działaniu w biznesie. Zgadza się? No niektórzy bardzo szybko fajnie reagują, ale nad niektórymi osobami trzeba długo popracować. Ma sens. I teraz zobacz. Dlatego patrz, nie musimy przekonać każdego. Naszym zadaniem jest dowiedzieć się, kto się da przekonać szybciej. Więc mogę przekonywać na siłę, a mogę po prostu zrobić sytuację, oddzielam tą historię. Patrz, to jest ta historia. Dziękuję ci bardzo za to, bo to jest ta historia. Kurczę, no niektórych to trzeba przekonywać mocniej. Okej, okay? Patrz. Dzwonię, cześć Włodek, czy ty jesteś teraz na tym etapie, że gdyby był fajny biznes, to wchodzisz, czy nie wchodzisz? Dobra. Cześć Tomek, słuchaj, wiesz co, wyślę ci taki link, ty sobie tam klikniesz, wybierz sobie olejek 10%, zarejestruj się, a potem się dzwonimy i ci wyjaśnię, o co chodzi w tym biznesie. Dobra, bo teraz muszę kończyć, bo dzwonię na scenę. Cześć, Tom Andrzej, rozumiecie? Pach, bez historii.
A z historią? Dzwonisz, porozmawiaj z Włodkiem, kurczę, Włodek no, jeszcze nie wie o CBD, no i masz historię i się zastanawiasz, ok? Dziękuję, Izabela, fajnie. Kto ma jeszcze jakąś inną historię, że trudniej działać, dlatego że co? Ja na przykład bardzo często wyczuwam u ludzi to, że chcą, żeby człowiek był wróżką, czarodziejką, żeby im pomógł na 1000 problemów. Ja mówię na to, że ja tu nie jestem wróżką, czarodziejką i nie jestem lekarzem po prostu. Ja tylko mówię czyli o tobie tym. Tobie utrudnia działanie to, patrzcie, bo to właśnie no. O to mi chodzi, o tą historię. Czyli tobie czasem utrudnia historię to, że ci ludzie mają w stosunku do ciebie zbyt duże oczekiwania, tak? No. Okay. Czyli chcieliby gadać kilka godzin, a to człowiek nie ma na to czasu. Mam przeznaczone na przykład 15 minut na obdzwonienie 5 osób. No i świetnie, bo popatrz jak fajnie, wykorzystaj to. Szukaj rozwiązań, bądź po stronie 95%. Dzwonisz do takiej Teresy, mówisz, cześć Teresa, słuchaj, jest taki temat mega ważny, ale mam tylko 15 minut i nie będę miała więcej czasu, więc musisz to szybko powiedzieć. To gadamy, dobra? I kreujesz presję. A nie, oczywiście nie mówisz tej osobie, że za 15 minut masz inną rozmowę, mówisz, że za 15 minut masz coś załatwić. Więc masz coś załatwić, no masz tylko te 15 minut. Szukaj rozwiązań. Oni będą musieli dzięki temu szybciej podejmować decyzje. Okay? Tak też ostatnio właśnie robię. Dzisiaj no też z tego skorzystałam. Jakie macie jeszcze inną ograniczającą myśl, która powoduje, że no robiłbym ten biznes szybciej, ale nie robię dlatego, że... I co przychodzi wam do głowy? Ostatnia. Znaczy, wiecie co, ja bym chciała coś powiedzieć, dawaj. Bo coś się wydarzyło pomiędzy Spartą, a znaczy w ogóle się dzisiaj wydarzyło. Złapałam kontakt z człowiekiem z Facebooka. Okazuje się, że to jest osoba, która ma bardzo szerokie kontakty, bardzo szerokie, w różnych przestrzeniach. I dawaj. Porozmawialiśmy sobie no. I on mi mówi, słuchaj, spoko, ja ci załatwię kilka miejsc, na przykład hotel Mazowsze Spa, mam tam przyjaciółkę, dostaniesz lokal, zrobisz prezentację firmy i produktu. No. No i teraz, a ja teraz rozkminiam, jak ja mam to zrobić, bo ja nie jestem na to gotowa. To jest historia, zostaw historię. Ja tylko czekam, aż skończymy spotkanie i mówię tak, koło ratunkowe. Tomek, Marzena, Emilia. Nie, poczekaj. Odpisałaś mu już OK? No tak. Odpisałaś mu OK, że wchodzisz w temat? Tak, jesteśmy umówieni za tydzień na spotkanie normalnie face to face. Gościu jest z Poznania i mamy się gdzieś spotkać, chyba tu przyjedzie do Łodzi. No i super, i fajnie. To zostaw tą historię, dobra? Jak ty to masz zrobić i tak dalej? Po prostu zostaw tą historię, bo chodzi o to, żebyś się skupiała na celu. Co jest celem? Zrobić tą prezentację. Ma sens? No tak. Poczekaj, po kolei, żebyśmy mieli tak szkoleniowo. Punkt pierwszy. Podjąłeś decyzję, że robisz tą prezentację? Tak. Dobra. Punkt drugi. Zostawiasz historię, czyli nie myślisz o tym, jak ją masz robić, bo chodzi o to, że masz ją po prostu dobrze zrobić. Zgadza się? Okej. Okay. Czy punkt trzeci, trzeba się skupić na celu? Cel jest zrobienie tej prezentacji. Czy to cały czas rozumiesz? Tak. Okej. Okay. Marzena, Tomasz, żadne koło ratunkowe. To jest chyba oczywiste, nie? Nie zabierajcie jej tej siły, okej. Okay. Nie zabierajcie jej tej mocy sprawczej, bo wiesz, Joanna, posłuchaj, ja tu jestem trenerem, to na chwilę mnie wpuścili, to chcę na chwilę zadbać tylko o ciebie, nie? Bo zobacz, jak Tomek albo Marzena za ciebie zrobi, to ty stracisz tą swoją siłę sprawczą, wiesz, bo wtedy to ktoś zrobił za ciebie, ale jak ty sama to zrobisz, wiesz, a pamiętaj, decyzja była, jest, tak? Oddzielasz się od historii, zostawisz ją, okej, tak? Teraz trzy, skupienie na celu, rozumiesz? Jak zrobisz to sama, to patrz. To jak ktokolwiek kiedyś w przyszłości ci napisze, że organizuje ci salę i ludzi, to ty powiesz, dawaj 1000. Poczekaj, zostaw tą historię, skupienie na celu. Jaki jest cel, Joanna? 1000 pało, 1000 po jednej nodze, 1000 po drugiej. Rozumiesz? Cel jest zrobić tą prezentację, ok? I zrobisz ją świetnie. Oczywiście zapytaj o podpowiedzi, ale zrób ją sama, ok? Zrób ją sama. Jesteś na to gotowa. A wiecie co? A wiesz, Piotr, no to się zadziało tydzień temu, jak rozmawialiśmy, tak? No taki tam przypadek, no. No tam przypadek. I słuchajcie, i myślałam, znaczy myślałam, ja to sobie wyobrażałam tak, że dostanę w końcu taką szansę, że to do mnie przyjdzie. No i kurna, przyszło dzisiaj. Teraz dobra, Joanna, patrz, robimy szybko takie ćwiczenie. Zamknij oczy. Dawaj.
I powiedz głośno, jestem gotowa. Jestem gotowa. Teraz możesz się przeklnąć i powiedz, jestem gotowa. Kurwa, jestem gotowa. No, brawo. I jak to powiedział, poczekajcie, dzisiaj Fryderyk Karzełek. Mamy powiedział to nagrane, rozumiesz? Pierwszy, decyzja, punkt drugi, zostawiasz historię, punkt trzeci, skupienie na celu, no i punkt czwarty, zrób wszystko, co konieczne. Także ty zrób wszystko, co konieczne, żeby samemu zrobić tą prezentację. Bo gdyby oni ją zrobili, to ty będziesz zawsze od nich uzależniona. A ty nie chcesz. Najfajniejszy punkt to będzie, jak będzie im aplikować ten olejek, żeby spróbowali. Asia, wierzę w ciebie. Anna, zrób to, zrobisz to po swojemu, nie po mojemu, nie po Tomkowemu, nie po Karkoszkowemu, po swojemu. Po swojemu, tak. Wiem, bo tak, ale myślałam, Marzenka, o tobie, chodzi mi o materiały, tak, żebym ja miała na czym pracować, bo ja to zrobię, tylko potrzebuję teraz takich narzędzi materiał jeszcze. Materiał. Tak. Materiał, okej. Okay. Fajnie, no i dobre rzeczy się dzieją, nie? Dobre rzeczy się dzieją. Czekajcie, tu jakaś Monika Haruży tu była chyba, nie? Jest tutaj Haruży? Haruży, bo tak, nie, żebyś ty zmieniła ten pas szybciej, ona będzie wiedzieć, co chodzi z pasami, nie? To jak to jak tam jest u ciebie do końca miesiąca? Z taką rutyną? Ile wdrażasz ludzi w każdym tygodniu? Weź tu powiedz, że tak, wiesz. Po dwie na każdą stronę, minimum. Po ile? Po dwie na każdą nogę minimum. Dziennie czy tygodniowo? Do końca miesiąca. Do końca miesiąca jest dziewiąty. Ty to możesz zrobić jutro, co ty chcesz mieć. Powiedziałam potem minimum. Ale poczekaj, to ty chcesz mieć potem 20 dni wolnego? Okej, okay? Dobra. Haruży, poczekaj, bo chcę ci pomóc. Dbam o ciebie teraz, rozumiesz? Nie mam z tego nic, a szkoda, nie? Ale nie mam, ej. Patrz, zadam ci takie pytanie, okej? Okay? A jakie jest maksimum? Po 5. Nie, musi być większe. Wiesz, jaki następny status? Musi być większe, ale ma być realne do wykonania. Nie mówiłem, że ma być realne. Teraz nie mówię. Teraz ma być ambitne. Dawaj. Po jednej dziennie. Ej, poczekaj, ty przyjechałeś do Polski? Co? Czy ty przyjechałeś do Polski i zaczynasz tu poznawać nowych ludzi teraz, przez to, że jesteś w Polsce, czy idziesz do sklepu, kogoś nowego poznajesz, tak? Czyli ty każdemu możesz powiedzieć, że a, przyjechałem do Polski, bo rozwijam tu taki biznes CBD, a pani nie zna kogoś, kto by chciał więcej zarabiać? Możesz to każdemu powiedzieć? Mogę. Każdemu codziennie, kogo gdzieś spotykasz, bo ty jesteś nowa, ty nie masz kontaktu, ty szukasz kontaktu. No jak chcę? Przecież ja tu całe życie mieszkam. No kiedyś tak, ale potem się wyprowadziłaś i teraz przyjechałaś, więc jesteś nowa, rozumiesz, co chodzi, nie? No to powiedz mi, czy ty możesz tak codziennie do każdego powiedzieć, no właśnie wiesz, przyjechałam do Polski i szukam kontakt, bo po prostu biznes robię, taki CBD, wiesz. Okej. Okay. Czy możesz, Monika Horyży, możesz czy nie możesz? Możesz. Możesz, okej. Okay. Co, powiedz mi, czy 10 w takim razie, 10 maksimum jedna, druga noga, to jest dobry pomysł do końca miesiąca? To masz co najmniej 20 parę dni, nie? No to jest po jedną dziennie. Proste. Ma sens? Dobra, ja widzę ten czołg. Poczekaj, robisz to? Robisz jeszcze to? Tak. Czy podjęłaś już decyzję? Codziennie. Ale czy podjęłaś po jednej decyzję? Ale czy podjęłaś decyzję? Ale normalnie będę z siekierą chodzić po mieście. Poczekaj, czy podjęłaś decyzję? Podjęłaś decyzję czy nie? Bo ja muszę wiedzieć. Jest decyzja, okej. Okay. Zostaw historię, punkt trzeci, skupienie na celu, czyli rejestracja 20 osób. Okej, okay. Mam nadzieję, że się nagrywa, to wszystko tutaj będzie nagrane. Okay. O kurczę. Więc jutro, wiesz, jutro rano telefon od twojego tam Tomasa, Marzeny czy kogoś i po prostu, jak ci tam idzie, Monika, z kim już rozmawiałaś? Rozumiesz? Ja spać w ogóle nie pójdę. Słuchajcie, kto tu chciał ze mną jeszcze rozmawiać indywidualnie? Rozumiecie? I patrzcie, i od razu się pojawiają emocje. Jest zabawa, jest jakiś cel do realizacji. Ja już się spociłam, kurde, jak powiedziałam o tych osobach, jak będę biegać po tym mieście, słuchaj. No i dobrze, ale ty skorzystaj z tego, bo ty właśnie przyjechałeś do Polski, to ty mów to każdemu. Ja przyjechałam do Polski, rozwijałem się taki biznes CBD, okej? Okay? Po prostu.
ale szukam kontaktów, bo mnie tu chwilę nie było. Nie zna pani kogoś, kto by chciał trochę lepiej zarabiać? Ja będę biegać po Niemczech i będę mówić, wybierzcie tą okazję, bo za chwilę ja wyprowadzam się do Polski. No dokładnie. A ty powiedz, że ty z Polski przeprowadziłaś biznes tutaj do Niemiec, rozbudujesz tą organizację. No. To jest oczywiste, nie? Polski biznes jakby. Znaczy, to jest oczywisty fakt, nie? Jesteś nowa, no to musisz kontakty mieć, okej? Okay? Moi drodzy, bo nie chcę wam za dużo czasu zabierać. Przypominam. Rozpisany idealny tydzień polecam ci mieć, żeby twój mózg nie musiał o tym myśleć. Cele potrzebujesz też mieć, żeby też nie musiał myśleć, żebyś wiedział, do czego aspirujesz. Wyznaj sobie swoją rutynę, taką jak tutaj się zdarzyło z koleżankami na przykład, okej? Okay? Podejmij decyzję, zostaw historię, po prostu idziesz w to, rozumiesz? Idziesz w to i tyle. Poradzisz sobie tak, chcę poradzić najlepiej, jak się tylko będzie dało, nie? Skup się, punkt trzeci, skup się na celu i punkt czwarty, zrób wszystko, co konieczne, żeby móc osiągnąć cel. Więc Joanna już tam liczy w głowie, co ja potrzebuję od Marzeny, prezentację, to tamto, to jest okej. Okay. Wiecie dlaczego? Bo jak Joanna zrobi tę prezentację, wynik na pewno jakiś będzie fajny, ale jak zrobi tą prezentację, pomyślcie, jakie ona będzie miała emocje, po że to w końcu zrobiła sama. Czy to ma sens? Jasne. Tak. I to jest ten rozwój w tym biznesie. I za to kochamy network. Po prostu rozwój w praktyce. Nie tam z takiego gadania. Brawo wy. Podoba mi się. Dziękuję. Czy są tu jeszcze jakieś inne osoby, które sobie czasem wyznaczają cel minimum? Tak. Okej? Okay? To zadam wam takie pytanie. To może od dziś wyznaczalibyście cel maksimum? No bo wiecie, jak to jest z celami, nie? Chcesz zarabiać 10 koła, to jak już zarabiasz 6-7, to już tak zwalniasz, bo już prawie jest ten cel. Po prostu zmień ten cel, nie? Jak masz cel minimum 3 osoby, dobra, to zrób sobie cel maksimum 20. Najwyżej zrób 60% planu z tego większego celu. No po prostu. Jest. A poza tym, Monika, jeszcze ci jedno pytanie zadam, nie? O Jezu. O dwa. Dwa pytania, dobra? Żeby to była lekcja dla wszystkich. Będę pytał ciebie, ostrzegałem cię, na wsparcie cię ostrzegałem, że ja będę czołgiem obok jechał, więc już teraz mam zamiar to utrzymać, wiesz, aż cię doprowadzę do tego wyniku, bo ty potem podziękujesz za to, jestem przekonany. Patrz, ostatnie dwa pytania, ok? Jak pomyślałeś sobie o tych dwóch osobach, nie? To czy to było jakoś dla ciebie jakkolwiek pocieszne, rajcujące, tak nie wiem, coś ci się w emocjach ruszyło? Nie. Ale jak pomyślisz o 10 osobach na jednej i na drugiej nodze? To mi się zrobiło gorąco. No. Chyba i uśmiech na twarzy się pojawił. To chyba o te emocje chodzi. Rozumiecie, jak sobie mówicie w głowie, no dobra, żeby tam nie zawieść Tomka Marzeny, no to ja w tym miesiącu zarejestruję minimum tyle, a tyle osób, okej? Okay? To mówicie sobie, zabieram sobie te wszystkie fajne emocje, które by się zadarzyły, gdybym ja zrealizował swój cel maksimum, okej? Okay? Więc pomyśl o tym, czy wolałbyś mieć przyjemność i zabawę w realizacji celu. Kto by wolał? Mm. Okej? Okay? No to jak wolisz, to podawaj cel maksimum. Po prostu, żebyś ty poczuł się bardziej odpowiedzialny za ten cel. Czy to ma sens? Andrzej się już po głowie drapał. Tam i odzwaniam ludzi na łyki. Słuchajcie, nie spisać od 4:30 rano, bo już wstaję o tej porze. Śmiało. Jak nie masz do kogo napisać o tej porze, co ci odpiszę, to masz do mnie. Jest okej. Okay. Od pół godziny już i tak gadam z, wiesz, z najmłodszym. Także masz to jak w banku. To jest jak najbardziej okej. Okay. Słuchajcie, pamiętajcie, że wszystko w rozumieniu, jak robić ten biznes, na pewno dostajecie od waszych liderów. Wiecie, jak to robić. Niektórzy z was są na wsparcie tej nawet darmowej. Także to, jak to konkretnie zrobić i co powiedzieć, to wy to wiecie. Trzeba tylko podjąć decyzję, zostawić tą historię i po prostu zacząć się robić. Czy to ma sens dla was? Tak. Więc tego wam... Które warto zapamiętać. Tego wam, moi drodzy, życzę i oddzielajcie tą historię, wyzwanie na 7 dni. To tak, tyle z mojej strony. Myślałem, że wejdę na 15 minut. Po prostu.